Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Gimnazjalisto, czekamy właśnie na Ciebie. Jeżeli poważnie myślisz o swojej przyszłości, wybierz szkołę, która dobrze przygotuje Cię do studiów wyższych albo da poszukiwany, solidny zawód. Tu znajdziesz wszystko. Naukę, staże i praktyki w kraju i za granicą, kursy kwalifikacyjne, rozwój pasji i zainteresowań oraz rozrywkę. W liceum ogólnokształcącym czekają na Was klasy policyjna, językowa z możliwością wyboru przedmiotów, edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hiszpański, klasy biologiczno-chemiczna i matematyczno-fizyczna. W technikum kształcimy informatyków, leśników, hotelarzy i od tego roku również techników przemysłu mody. Szkoła branżowa pierwszego stopnia czeka na tych, którzy chcą zdobyć solidny i poszukiwany zawód. Obecnie kształcimy w 11 zawodach, czyli fryzjerów, kucharzy, operatorów maszyn leśnych, piekarzy, cukierników, wędliniarzy, stolarzy, murarzy, tynkarzy, elektryków, kierowców mechaników, mechaników pojazdów samochodowych, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i wielu innych przyszłych specjalistów. Uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu u 32 przedsiębiorców i chętnie biorą udział w kursach kwalifikacyjnych. Na przykład kurs barmański pierwszego stopnia, operator wózka jezdniowego. Uczniowie technikum i szkoły branżowej wyjeżdżają na staże krajowe i zagraniczne. Na przykład hotelarze do Austrii, informatycy i leśnicy do Holandii, fryzjerzy do Kolonii, stolarze do Poczdamu, mechanicy pojazdów samochodowych do Braunschweigu i Drezna, stolarze, dekarze i murarze, tynkarze do Görlitz. Rozwijając zainteresowania i pasje, biorą udział w olimpiadach i konkursach, a sukcesy są zachętą do dalszej nauki. Mamy laureatów i finalistów w ogólnopolskich i dolnośląskich konkursach, na przykład literacki, Zakochani w lesie, Nasze nadleśnictwo, turniej eko w kategorii przyrodniczo-leśnej, Zielony rower, w konkursach fryzjerskich, Kreator, fryzjerskie mistrzostwa Dolnego Śląska, plastycznym, Pomóż ocalić życie bezbronnemu, licealiada młodzieży w rowerach górskich MTB. Nasi uczniowie są również laureatami w konkursach regionalnych, na przykład piosenki angielskiej, fryzjerskim Teatr Her, najlepsi uczniowie w zawodzie murarz-tynkarz, najlepsi uczniowie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, Doliną Rzeki Kwisy, słynne postacie, ich zasługi dla regionu i przyrody, uczniowski mini projekt badawczy z obszaru nauk przyrodniczych, wędrowniczek, ptak wędrowny. Nasi uczniowie uzyskują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Starosty Lwóweckiego. Uczestnicząc w zajęciach bibliotecznych, artystycznych, plastycznych, rowerowych, przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych, istnieje możliwość rozwinięcia zainteresowań oraz uzupełnienia wiedzy. Od 2 lat uczniowie liceum i technikum biorą udział w ogólnopolskich warsztatach filmowych u profesora Krzysztofa Zanussiego. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy artystyczne i wieczory poetyckie. Uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz, biorąc udział w uroczystościach miejsko-gminnych, powiatowych i diecezjalnych. Szkoła ma nowoczesną bazę dydaktyczną, a budynki są po termomodernizacji. Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie językowe, polonistyczne, matematyczną, chemiczno-fizyczną, biologiczną, historyczno-geograficzną, przedmiotów leśnych, informatycznych. Mamy multimedialną bibliotekę, siłownię, nowe, wielofunkcyjne boisko. A na osoby dorosłe, które chcą uzupełnić wykształcenie, czeka liceum dla dorosłych. Zajrzyj na naszą stronę internetową i dowiedz się wszystkiego.